Od kilku lat w samorządach funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych. Sporo osób korzysta z takiego wsparcia także w Koninie. Przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów, oraz także osobom, którzy prowadzą działalność jednoosobową, działalność gospodarczą, którzy w przeciągu roku nie zatrudniali osób. Na chwilę obecną, podsumowując rok 2021, na terenie miasta Konina było około 1000 porad prawnych. Tamten rok wiadomo, że był rokiem pandemicznym, także były pół na pół, bo pół otwartych punktów, pół telefonicznych, ale cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców. Mieszkańcy Konina mogli z nich korzystać w trzech lokalizacjach, w tym w jednym punkcie zorganizowanym przez miasto i dwóch prowadzonych przez organizację pozarządową. W najbliższych tygodniach będzie to jednak trochę utrudnione z powodu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, administracja publiczna bowiem przechodzi na pracę zdalną. Jak zatem skontaktować się z prawnikami w razie potrzeby? Miasto Konin wstrzymuje porady osobiste i przechodzą w tryb zdalny. W tym celu trzeba zadzwonić pod numer telefonu 63 240 13 72 w celu umówienia porady na konkretny dzień i godzinę i pan adwokat lub pani adwokat będą odzwaniały do tych osób w celu omówienia sprawy. Takie same decyzje dotyczące organizacji pracy zapadły w Starostwie Powiatowym w Koninie, które koordynuje pomoc prawną dla mieszkańców ze wszystkich gmin powiatu. Starosta podjął decyzję, że punkty bezpłatnych porad prawnych będą pracowały w formie zdalnej. To znaczy, że porady będą się odbywały tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przede wszystkim telefonicznie. Żeby skorzystać z takiej porady, mieszkańcy muszą zadzwonić do nas, do starostwa, pod podany numer telefonu i my taką poradę umawiamy zgodnie z harmonogramem, tak jak punkty dotychczas funkcjonowały, w tych dniach i godzinach wyznaczonych takie porady się odbywają. Umawiamy porady w taki sposób, żeby mieszkańcy byli zawsze umawiani jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania i bez względu na to, czy te porady są zdalnie, czy funkcjonują normalnie, stacjonarnie, taki system przyjęliśmy i on się sprawdza. Pomoc prawna w formie zdalnej póki co będzie udzielana do 28 lutego. O ewentualnym przedłużeniu tego terminu zdecyduje sytuacja epidemiczna w kraju.